Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Świętem Trzech Króli. Według Ewangelii świętego Mateusza za panowanie króla Heroda do Betlejem przybyli królowie, prowadzeni, która ukazała się na niebie. Według proroków był to znak, że urodził się król żydowski. Thank you.
trzej królowie, trzej mędrcy lub trzej magowie, czyli Kacper, Melchior i Baltazar, przedstawiciele trzech kontynentów, odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary. Jestem Kacper, Afrykańczyk. Ofiarowałem dzieciątku mirrę. A ja Melchior, Europejczyk. Dałem Jezusowi 30 złotych denarów i złote jabłko Aleksandra Wielkiego. I ja, Baltazar, król azjatycki, przyniosłem do żłobka kadzidło, czyli gorzko pachnące zioła. Symboliczne. Złoto oznaczało władzę nad światem, kadzidło boskość, a mirra była zapowiedzią męki i śmierci Jezusa na krzyżu. Na pamiątkę tego wydarzenia
6 stycznia na ulicach całego świata organizowane są orszaki trzech króli. Jest to okazja do wspólnego kolędowania. Zgodnie z tradycją, tego dnia na drzwiach domów umieszcza się łacińskie litery KMB, co oznacza „Niech Chrystus błogosławi ten dom”. Święto Trzech Króli, dawniej rozpowszechniony, był zwyczaj obdarowywania dzieci podarunkami. Stąd święto to nazywano Szczodrym Dniem. Trzej królowie, Kacper, Melchior i Baltazar, brzmiały ich imiona. Cenne dary nieśli Panu na swoich ramionach. Betlejemska gwiazda drogę prosto im znaczyła. I choć droga trudną była, mędrców nie strudziła. Odnaleźli starą szopę daleko za miastem, którą gwiazda oświetliła swoim jasnym blaskiem. Najpierw pokłon mu oddali w wielkim namaszczeniu. Złoto, mirrę i kadzidło zostawili w cieniu. Odnajdując Pana Świata w ubogim posłaniu, heroldowi nie zdradzili nic o tym mieszkaniu. Ominęli pałac króla bocznymi drogami, lecz wieść owa popłynęła boskimi ścieżkami. Moi drodzy, myślę, że możemy głośnymi i dużymi brawami podziękować naszym najmłodszym, którzy dla nas przygotowali ten piękny koncert i przypomnieli nam te piękne tradycje, które związane są z dzisiejszym dniem, czyli ze świętem Trzech Króli. I moi drodzy, kiedy wpatrujemy się w postaci trzech mędrców, to widzimy ludzi, którzy byli tacy jak my, którzy na pewno zmagali się codziennie z problemami, nie wszystko im wychodziło, może niejednokrotnie doświadczali jakichś ciemności, ale przede wszystkim zadawali sobie pytania. Pytania tego, jaki jest sens życia, po co żyję, po co tutaj jestem. Hej, tej nocy na dyna narodził się Bóg dzieci na Betlejem.
ołtarze służą przy żłobie. Kuczą, buczą delikatnej osobie. Hejże i nogi na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem. Hejże i nogi na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem. Te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi. Hejże i nogi na dyna, narodzi się Bóg dzieci na Betlejem. Hejże i nogi na dyna, narodzi się Bóg dzieci na Betlejem. Stoją przy boku. Hejże i nogi na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem. Hejże i nogi na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem. Brawo dla naszych kochanych dzieci i szkoły numer 28, a teraz prawdziwi królowie do nas przyjdą.